Witajcie, dzisiaj przedstawię Wam mój mały bajniklowy projekcik, który już dłuższy czas kisił mi się na półce bez prezentacji, no ale właśnie się zebrałem, żeby wprowadzić w jego składowych kilka poprawek i pokazać Wam kolejny zbiorek minimocków. Klimaty bajniklowe, a dokładniej fanowskie rachi. Stworki wymyślone przeze mnie, bazujące oczywiście na prawdziwych zwierzętach. Mój autorski wkład w faunę wyspy Matanui. Tak jak kiedyś zbudowałem szóstkę Matoran, tak później wziąłem się za rachi. Chciałem, żeby każde odpowiadało jednemu regionowi wyspy, którą fani Bionicle poznali jako pierwszą. Moim założeniem przy tym projekcie była minimalizacja wykorzystania nowszych części oraz zaimplementowanie każdemu zwierzakowi jakiejś chociażby symbolicznej funkcji w nawiązaniu do rachi z 2001 roku. Stąd niektóre z tych modelików są mocno technikowe. W kolejności, w jakiej powstawały, na początek Melanoko, ryba głębinowa z wód okalających Gakoro, zamieszkująca ciemne głębiny, jak jej istniejące odpowiedniki. Bardzo chciałem zbudować coś wykorzystującego te fajne części pułapek z drugiej generacji Bionicle. Jasne, w międzyczasie powstało już sporo mocków wykorzystujących te części jako otwierającą się paszczę, ale i tak chciałem coś podobnego zmajstrować. No i wyszło mi nawiązanie do ryb głębinowych, które są moim zdaniem jednymi z najciekawszych zwierząt zamieszkujących naszą planetę. Melanoko ma zatem paszczę najeżoną ostrymi zębami oraz fluorescencyjny wabik na czole. Zmontowałem tutaj prosty mechanizm otwierania i zamykania paszczy przy pomocy dźwigni na dole, dzięki czemu rybcia może robić dziab dziab dziab. Poza tym mamy ruchomy ogon i płetwy, jak większość modeli tego rodzaju prezentuje się najlepiej na jakiejś podstawce. Dalej mamy Hegemaro, lawowego jeża z okolic Takoro. Te spokojne zwierzaki zwykle żerują na wulkanicznych zboczach, wydobywając rikami smakołyki dobrze ukryte pod spaloną ziemią. Kolce tego gatunku rachi nadają się doskonale na groty strzał albo włóczni, dlatego są skrupulatnie zbierane. W tym mocyku chciałem przede wszystkim wykorzystać te kolczaste części. Myślę, że robią one robotę jako grzbiet jeża. A co ciekawe, tworzą większość tej konstrukcji. Pod nimi są bowiem jedynie belki, do których przyczepia się łapki. Wszystkie kończyny i głowa są ruchome, więc Hegemaro można ustawiać w różnych pozycjach. Podwójne stawy kulkowe przydają się też do zwijania się w kule. To właśnie dodatkowa funkcja tego modelu. Co prawda trochę naciągana jako funkcja, ale jakoś tak nic innego nie potrafiłem tutaj wymyśleć. Ale przecież prawdziwe jeże wykazują takie zachowania, więc czemu by do tego nie nawiązać? Jeżyk może całkowicie schować głowę między łapkami i jestem zadowolony z tego efektu. Następny jest mieszkaniec pustynnego regionu Matanui, Lukawu. Duże chrząszcze zwane przez Matoran także po prostu skałożerami. A to dlatego, że te owadzie rachi pożywiają się minerałami, które swobodnie trawią. Za pomocą potężnych żuwaczek z łatwością rozłupują najtwardsze kamienie. Owe szczęki łączy gumka, dzięki czemu zatrzaskują się one po ich rozchyleniu. Dziab dziab. Odwłok można otworzyć dzięki konstrukcji, którą zastosowałem. Wymyśliłem więc, że po Matoranie mogliby używać Lukawu jako łatwego sposobu na wydobywanie z kamieni cennych kruszców. Po przetrawieniu skał przez chrząszcza można by się dobrać do oczyszczonych kosztowności, otwierając odwłok jak maskę samochodu. Dzięki tym zdolnościom skałożery mają ogromne znaczenie dla gospodarki Pokoro. Warusi to rachi przypominające morsy. Żyją w okolicach Kokoro, gdzie zmarzlina i lodowiec stykają się z oceanem. Podobnie jak prawdziwe morsy używają swoich kłów jako czekanów, zapierając się o lodowe kry i polują na małe rybokształtne rachi. Tutaj bardzo chciałem znaleźć zastosowanie dla białych płetw dedykowanych ludzikom technik. Stopa mata i stara obudowa motocykla tworzą, tak myślę, całkiem przekonujący kształt twórczego ciała. Funkcja to w tym wypadku machanie głową. Dzięki luźnemu połączeniu zabezpieczonemu gumkom Warusi może uderzać swoimi kłami, jakby chciał wspinać się po lodzie. Kuma Kuma to z kolei duża nadrzewna żaba zamieszkująca dżunglę wokół Lekoro. Dzięki dużym płaskim łapom wyposażonym w przystawki, te żabokształtne rachi są wspaniałymi wspinaczami. Potrafią spędzić całe dnie przylepione do pni drzew w oczekiwaniu na przelatujące owadzie rachi. Swego czasu wpadły mi w ręce te jednolicie zielone kółka roboriderów i bardzo chciałem je jakoś wykorzystać. Wtedy wpadł mi do głowy pomysł na szerokie, przystawkowate łapki, a żabia serwetka stworzyła się wręcz sama. Kuma Kuma ma kończyny luźno zamontowane na technikowych belkach, przez co poruszając nimi na boki, można imitować poruszanie się, czy to na płaskim terenie, czy po pniu drzewa. Podobne tuptające mechanizmy instalowano kiedyś na przykład w pierwszym modelu AT-ST ze Star Wars albo w machinie kroczącej z Rock Riders. Wreszcie ostatni mocyk. Zwierzak z okolic podziemnej wioski Onukoro, Molaga. Duży kret, drążący tunele za pomocą swojego świdronosa. Dzięki tej umiejętności te rachi potrafią tworzyć całe systemy skomplikowanych, naturalnych podziemnych korytarzy. Kiedy onomatoranie chcą poszerzyć granice wioski, często nie muszą od zera sami kopać w ziemi, lecz wykorzystują stare tunele Molaga jako początek własnych. Oswojone krety mogą nawet kopać dokładnie tam, gdzie Matorani sobie zażyczą. Tej konstrukcji starałem się nadać baryłkowaty kształt ciała kreta, no i oczywiście wykorzystać świder. Myślę, że pasują mu tutaj też te płaskie łapy ze starych dinozaurów, od razu skojarzyły mi się z krecimi kończynami. Świder jest połączony z mechanizmem zębatkowym, wprawianym w ruch przez zamaskowane kółka na bokach ciała. Dociskając krecika do podłoża i przejeżdżając po nim, wprawia się świder w ruch. Najlepiej działa to na płaskich powierzchniach, ale myślę, że w moim rozkładanym w razie potrzeby studiu też udało mi się to w miarę zaprezentować. Także tak się to wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że mocyki przypadły Wam do gustu. Chętnie dowiem się z komentarzy, który podoba się Wam najbardziej. Jeśli jesteście tu nowi, subnijcie, polajkujcie, czy co tam chcecie. I oczywiście, jeśli się Wam spodobało. I do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się.